Powiedz, w kogo ty się wcielasz, bo tworzysz taką bohaterkę, o której wszyscy właśnie się zastanawiają, kto to jest, bo każdy ma tutaj jakieś odniesienie, a ty nagle pojawiasz się i wow, kto to jest? Ja myślę, że to było specjalnie zrobione przez Patryka, że jestem tylko takim mignięciem gdzieś tam. No moja postać się nazywa Jula, więc bardzo skromnie. Ale jest troszkę złożoną postacią. Myślę, że ma dwie osobowości. Sami zobaczycie. Co takiego czułaś, gdy po raz pierwszy przeczytałaś scenariusz Polityki? Dobra, jak mam mówić szczerze, a lubię mówić szczerze, to trochę się przestraszyłam. Ale później, jak już to wszystko ze mnie opadło, to stwierdziłam, kurczę, tak, to jest potrzebne. Tak, bo żebyśmy jakby też spojrzeli na tą politykę trochę z innej strony, żebyśmy dowiedzieli się tego, że ci politycy to też są ludzie, którzy zdejmują te maski i w pewnym momencie po zdjęciu tej maski jest, może być gorzej przez to, że gdzieś tam ta woda sodowa im uderza do głowy. I myślę, że to jest fajnie pokazane w tym filmie. I chciałabym też, żeby ten film był taką produkcją, która da do myślenia Polakom. Da do myślenia, żeby się zastanowili, żeby przede wszystkim poszli na wybory. To jest ważne. To, co mówisz, jest bardzo ważne, bo mam wrażenie, że też polscy twórcy, chociaż mówią o polityce, to mówią o niej zawsze jakoś tak naokoło, boją się podejść do tego tematu tak wprost, tak stricte, aż nagle pojawia się Patryk Wega i w końcu robi film pod tytułem Polityka. Jak myślisz, czemu wcześniej twórcy po prostu bali się tego tematu? Bo tutaj nawet Patryk Wega wspomina, że miewał różne nieciekawe rozmowy. No bo Patryk jest po prostu odważny i on każdą swoją produkcją pokazuje to, że ma odwagę mówić o każdym temacie, który jest kontrowersyjny, bulwersujący i który jest odważny. Bo Patryk taką osobą po prostu jest. I myślę, że robi to fantastycznie, jest wizjonerem, jeśli chodzi o film i bardzo go za to cenię. I myślę, że on się nie boi, ponieważ robi to wszystko sam i sam jest za to odpowiedzialny. Nie musi jakby martwić się o to, że ktoś mu cokolwiek może zablokować finansowo, bo jest po prostu za to odpowiedzialny sam. A jak tobie jako aktorce pracowało się z Patrykiem? Czego przede wszystkim aktor może nauczyć się od Patryka? Bo mam wrażenie, że to jest po prostu gość, który widzi danego aktora i obsadza go w roli kompletnie innej niż inni twórcy. Tak, to prawda i tutaj też tak było ze mną, dlatego się trochę przestraszyłam. Natomiast Patryk jest tak fantastycznym psychologiem i ma tak dobre podejście do ludzi, że jakby przekonał mnie, że hej, ze mną dasz radę, tak? Nie martw się. I rzeczywiście tak było i myślę, że to jest w nim coś wyjątkowego. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Polityka? Myślę, że zarówno humoru, jak i tego, żeby spojrzeć na ten nasz kraj poważnie, żeby zastanowić się przed tymi wyborami, które odbędą się w październiku, że warto na nie pójść, warto się zastanowić, na jaki kraj chcemy mieć, jaką Polskę chcemy tworzyć. To jest super ważne i mam nadzieję, że ten film da do myślenia.